Cześć kochani, ja mam na imię Dorota, to jest mój kanał Dorota z Freaks i witam was gorąco w kolejnym tutorialu projektu Halloween. I oczywiście przypominam, że w projekcie Halloween pokazuję wam swoje pomysły i swoje charakteryzacje na Halloween. To słowo pojawia się tu bardzo, bardzo często. A dzisiejsza charakteryzacja nie będzie wcale straszna ani creepy, bo przecież wcale nie zawsze tak musi być w Halloween. Chodzi po prostu o to, żeby nie być sobą i dobrze się bawić. A więc ja postanowiłam pokazać wam, jak się wcielić w jedną z moich ulubionych postaci filmów animowanych, czyli w pionę ze Shreka. Oczywiście w wersji ogrzej. Ale oprócz tego, że się malujemy, to jeszcze się bawimy. W każdym filmiku zadaję wam jedno pytanie i wczorajsze brzmiało: który youtuber powinien pojawić się tutaj na moim kanale i ucharakteryzować mnie? I jaka by to była charakteryzacja? Może Olsikowa, ona ładnie maluje. Fajnie by było zobaczyć cię jako na przykład Gargamela wykonanego przez... może Reziego? Myślę, że powinna to być Sami. Robi piękne rysunki na papierze, więc na pewno na twojej twarzy zrobiłaby coś równie pięknego. A dzisiaj będzie trochę inaczej. Otóż napiszcie mi taką rzecz. Gdybyś mogła lub mógł użyć tylko 3 kosmetyków do charakteryzacji na Halloween, to jakie produkty by to były i co byście nimi wyczarowali? Jestem bardzo ciekawa, co tam wymyślicie i oczywiście jestem również ciekawa waszych opinii na temat dzisiejszej charakteryzacji, więc śmiało piszcie. No to co? Malujemy! Tradycyjnie zacznę od zakrycia brwi, nie robię tego jakoś pancernie, tylko na tyle, żeby włoski były po prostu przyklejone do skóry. Następnie pokrywam całą twarz i dekolt bardzo dokładnie zieloną farbą, właściwie jest to zielona wymieszaną z odrobiną żółtej. Przy oczach i wszędzie tam, gdzie są jeszcze luki, dodaję farbę gąbeczką. Dekoltu nie maluję całego, tylko tyle, ile powinno wystawać z sukni. Kiedy farba już dobrze zaschnie, biorę białą tłustą farbę Supracolor z Kryolana i nakładam ją gąbeczką. Nie jest to żaden beauty blender, jest to zwykła gąbeczka, taka jak używam do farb wodnych. I wiem, że na razie wygląda to zbyt wyraziście i zbyt biało, ale uwierzcie mi, że tłusta farba zawsze łapie troszeczkę tej wodnej spod spodu i łagodnieje. Utrwalam wszystko białym pudrem, a następnie lekko konturuję. Używam do tego zielonego cienia, który jest tylko odrobinę ciemniejszy od farby tej mojej bazowej. I nie konturuję po to, żeby twarz wyszczuplić, wręcz przeciwnie, podkreślam policzki, owal twarzy, no i oczywiście nos. Tutaj przede wszystkim podkreślam końcówkę nosa, żeby był taki bardziej kluchowaty i szeroki. Przyciemniam jeszcze odrobinę okolice oczu, ale do tego przejdę później. Wróciłam jeszcze na chwileczkę do białej farby po to, żeby jeszcze mocniej podkreślić nos. Chciałam, żeby to okrągłe zakończenie nosa, ten kształt po prostu oryginalny z bajki był jak najbardziej wyraźny. Teraz dodam trochę piegów. W tym celu używam również farby wodnej, tylko w nieco ciemniejszym odcieniu zieleni. Robię kilka kropeczek taką rozwodnioną farbą, a następnie poklepuję, żeby rozetrzeć. Znalazłam taki piękny, ciepły odcień zieleni w zapomnianej nieco paletce Avant Pop. Nakładam go na policzki, a następnie odrobinę różu, który jak widzicie wydaje się teraz bardziej pomarańczowy niż różowy. A to oczywiście wszystko przez połączenie z zielenią. I przechodzę do oczu. Przede wszystkim na początku pracuję brązami. Nakładam je zarówno na zewnętrzny kącik oka, jak i u nasady nosa. Dokładnie wszystko blenduję, a następnie rozcieram jeszcze chłodnym odcieniem zieleni. Następnie biorę bazę do pigmentów z NYXA i bladoróżowy pigment nakładam go zarówno na ruchomą część powieki, jak i w wewnętrznych kącikach. Jak widzicie, zakładam soczewki, żeby was nie zdziwiło, że mój kolor oczu jest inny. Dopiero po założeniu soczewek maluję na białodolną linię wodną, żeby powiększyć nieco oko. I żeby dodatkowo je podkreślić, maluję taką najbardziej podstawową kreskę eyelinerem. No i oczywiście tusz do rzęs. No i muszę namalować charakterystyczne brwi. Maluję je kremowym cieniem Vivid Bright z NYXA w kolorze Bad Blood. Skośnym pędzelkiem maluję pojedyncze włoski. Jak widzicie, skusiłam się na to, żeby jeszcze końcówkę kreski podkreślić tym właśnie kolorem. I już właściwie pozostało mi tylko namalować suknię Fiony. Używam oczywiście farb wodnych. Często mnie pytacie, dlaczego akurat tych farb używam najczęściej.
Szczególnie przy malowaniu ubrań, przy body paintingu, uwierzcie mi, te farby w porównaniu do farb tłustych w ogóle się nie rozmazują i jest to po prostu dużo łatwiejsza i przyjemniejsza praca. Suknię wykańczam złotymi wzorkami malowanymi farbą właśnie w tym odcieniu z Superstar. Jeszcze tylko trochę brązowego cienia w miejscu, gdzie suknia łączy się ze skórą, żeby odrobinę chociaż trójwymiaru wprowadzić i wypadałoby jeszcze pomalować usta. Ja wybrałam akurat róż, jak widzicie, ale równie dobrze mogłaby być to bardziej brązowa pomadka. I oczywiście uszka, które wykonałam z wacika i lateksu. Namoczyłam wacik w lateksie, zwinęłam go i zostawiłam do wyschnięcia. Natomiast koronę wycięłam z papieru i pomalowałam na złoto. Dziękuję Wam bardzo, że byliście dzisiaj ze mną. Do zobaczenia jutro i buźka!